kiedy do ciebie w noc dzwoni matka i płacze i mówi, że teraz zaczęła wojna, teraz można słyszeć, jak tam po miastach idą bomby. Kiedy ci takie mówią, to już nigdy nie zechcesz dalej spać. I to ja tak dzisiaj wstałem i ja powiem szczerze, że dla mnie to jest szok. Ja nigdy nie wiedziałem. Ja wiedziałem, że może być jakaś hybrydna wojna, cokolwiek. Jakiś taki konflikt, ale taka wojna w XXI wieku, to jest coś strasznego, naprawdę. Będziemy walczyć do końca, bo to jest nasz kraj, to jest nasze domy, to jest nasze miasta i teraz Rosja bez żadnego słowa po prostu zaczęła agresję przeciwko nas. Powiem wam, że jestem z Białorusi. Po mnie może nie widać, ale ja przyszedłem tutaj, żeby podtrzymać swoich kolegów, którzy teraz są zarówno na Ukrainie, jak i tutaj, ubolewają po swojej rodzinie. I ja chcę zwrócić się do wszystkich Polaków, którzy mają na pewno znajomych Ukraińców, żeby zarówno zwracali uwagę na ich stan psychiczny, żeby im dopomagali. Zupełnie wystarczy po prostu przytulić. I ja po prostu czuję się, jakbym był tam tak naprawdę teraz. My jesteśmy razem z Ukrainą, my podtrzymujemy ją, bo jest nasza sąsiednia kraina i no, to nie musi tak być, my musimy to jakoś zastopować. W nocy Rosja ogłosiła wojnę, otwartą wojnę Ukrainy, zaczynając ostrzeliwać nasz kraj i planując wtargnięcie, czy rozpoczęło się wtargnięcie do kraju. Wiemy na pewno, że nasze wojska ukraińskie dali odsiecz najeźdźce koło miejsca Szczęście. Tutaj w Krakowie zbieramy się zamanifestować nasz protest, przywrócić kolejny raz uwagę do tego, co się dzieje w Ukrainie. To już nie jest sprawa Ukrainy, to jest sprawa całego cywilizowanego świata. Zagrożenie jest bardzo poważne i Rosja pokazała, że oni nie powstrzymają się tylko na zajęciu jakiegoś skrawka Ukrainy albo całej Ukrainy i oni pójdą dalej. Manifestacja była zorganizowana bardzo spontanicznie. My od 8 rano tutaj ludzie zaczynają się gromadzić. W tym momencie tak na oko można spokojnie oszacować, że jest około 200 osób i ludzie będą przebywać. W ciągu dnia zbieramy się z manifestem. Za chwilę będą informacje, w jaki sposób możemy skoordynować się i pomóc Ukrainie, będąc tutaj i ewentualnym osobom, które zaczną za chwilę przybywać do kraju.